Witam, witam na moim kanale. Tutaj Diamentowe Ręce nadaje wiadomości z każdego rana o kryptowalutach i nie tylko. Oglądajcie i słuchajcie. Wychodzimy właśnie z tej kryptowalutowej zimy. Tu widzimy poważne wzrosty w ciągu tygodnia, 10% Ethereum, tak, nawet tutaj 20 Avalanche, 12 Hex i Polkadot 11 i Cardano 18, tak? Tutaj w ciągu miesiąca też są pozytywne wzrosty, tylko tutaj Hex kuleje. Ale w ciągu 3 miesięcy jeszcze tutaj wszystkie te kryptowaluty jeszcze też kuleją. Jest strat około 30%, żeby odzyskać te same właśnie wzrosty jak w tamtym roku, pod koniec tamtego roku. I tutaj wiadomości, co się właśnie dzieje. Jedziemy. Zaczniemy najpierw sobie od takiego sławnego powiedzenia, tak, bilionera. Buy on the cannons and sell on the trumpets. Co to znaczy? Tutaj sobie przetłumaczyłem specjalnie. Taki gość jak Rothschild, tak, sławna postać w systemie bankowym, bilioner, jak i w konspiracji, tak, nie kryptowalut, chciałem powiedzieć, przepraszam was. I co on powiedział? On powiedział tak o, kupuj przy dźwięku armat, a sprzedawaj przy dźwięku trąb. I co to sugeruje? Co on sugeruje i co ja sugeruję, tak, bo jesteśmy teraz w trakcie wojny i może się ona niedługo też skończyć, tak, i on sugeruje tak o, że na początku wojny jest dobry czas na inwestycje, tak? Na kupno. A koniec wojny jest dobry czas na sprzedaż. To czyli wam sugeruję to, że jak się wojna skończy w Ukrainie z tą Rosją, to można będzie dobrze sprzedać troszeczkę tych właśnie kryptowalut i chwycić troszeczkę profitu, tak? Troszeczkę zysku wziąć. Ja tu nie jestem żadnym ekspertem, jestem zwykłym leszczem, totalnym leszczem, tak? I tu wam tylko tak sugeruję, tak? To jedziemy dalej. Patrzcie, market idzie ponad 2 tryliony dolców. Znów wzrasta market, a kryptowalut znów staje na nogi cały ten market, tak? Ale czemu i dlaczego i co się stało? Już wam wszystko mówię. Tutaj śmieszna taka w ogóle anegdota i takie wiadomości. Cardano, ten właśnie founder, tak? Tutaj pan Charles Hoskinson, tak? On chce w ogóle, żeby z martwych stał mamut, tak? Pomaga tego rezurekcję mamuta zrobić, tak? I tu mnie to rozśmieszyło, bo Cardano Ada, tak, upadło na ryj ostro, kuleje jak cholera, to on się teraz skupia na mamucie, a nie na Adzie. To ja ci mówię do ciebie, ty w ogóle człowieku, zrób nam rezurekcję Ady i Cardano, a nie mamuta, tak? Ale takie śmieszne, ale taka historyjka, tylko żart. Tutaj patrzcie, też obiecał ten Hoskinson, tak, że Ada, czyli Cardano, będzie miała takie same performacje, jak i Solana. Że taki będzie blockchain mocny, taki rozbudowany jak i Solana. No, moim zdaniem to troszeczkę dużo jeszcze brakuje, ale możliwości są, tak? W ogóle Cardano jest teraz bardzo często kupowaną kryptowalutą. Właśnie teraz ma najlepsze transakcje, wielkość transakcji, szybkość i najniższą, tak? No to się tutaj właśnie ludzie rzucili, jest bardzo obiecujące. I jedziemy dalej. Tutaj widzimy, kryptowaluty pomagają w kryzysach, nie tylko wojny, nie tylko to, chronią nas przed inflacją, tak? I tu widzimy nawet w Afganistanie, po tym właśnie całym chaosie, tak, co Ameryka nam zostawiła, ludzie idą w kryptowaluty, tak? Pomagają im i tutaj oni uciekają też nawet przed inflacją. Tak samo i w Turcji, tak, wielki kryzys kryptowalut, tak, ich. Też tam w ogóle ich waluta poszła na ryj, inflacja wpieprza ostro, też ludzie uciekają właśnie w kryptowaluty, tak? Dobry jest właśnie krok w tym kierunku, żeby się uchronić przed dużą inflacją, zawalaniem się w ogóle systemu płatniczego, kraj i tam takie rzeczy, tak? Tak samo i Wenezuela, to wiadomo, że w Wenezueli jest w ogóle nie za wesoło, tak? Kasa straciła w ogóle wartość też, a tam właśnie robią adopcję mocną, tak? I w ogóle wszyscy tam idą właśnie w kryptowaluty, tak? Żeby się uchronić przed tym właśnie całą katastrofą, nawet płacą nawet kryptowalutami, tak? Też jest fajnie. I tu nawet to wiadomo, że Ukraina tak samo, tak? Dotacje miała ponad 100 milionów Ukraina tutaj w ogóle w kryptowalutach, tak? Następny kraj, gdzie w ogóle kryptowaluty pomogły w kryzysie w tej całej wojny, tak? Tu bardzo jest obiecujące, tak? Następnym krajem, wyszło to wczoraj, jest Malezja. Malezja daje w ogóle proposal, żeby zaadoptować kryptowalutę, tak? Żeby byłeś poważnym, legalnym środkiem płatniczym, tak? I tu jest bardzo też obiecujące, bo to nie jest jedyny kraj, który takie coś robi. Pierwszym krajem, jaki jest i był, tu zaadoptował kryptowaluty, jest El Salvador, tak?
i prezydent, bardzo kontrowersyjny. Tak na razie mu się udaje, kupował dołki, teraz te właśnie w tym kryzysie. I tutaj następny kraj, który chce w ogóle iść w kierunku, jeszcze nie zaadoptował, jest Brazylia. Tak jak wiem, Brazylia jest bardzo dużym krajem, ale już tamto roku mówi i w tym też coś właśnie wspomniał. Miejmy nadzieję, że uregulują kryptowaluty i oni też pójdą właśnie w ten właśnie nurt tych kryptowalut, tak? Następny kraj, który chce zaadoptować, jest Meksyk. Meksyk też chce być właśnie w tym. To widać, że cała ta południowa Ameryka jest w ogóle w tych kryptowalutach i chce zaadoptować, tak? Indonezja też tam słyszałem w Azji, ale tutaj właśnie kryptowaluty najbardziej są popularne właśnie w południowej Ameryce. Jedziemy dalej. Ethereum. Tutaj Ethereum już idzie prawie 3000 dolców. Wiele ryby się rzucają na Ethereum, tak? W ogóle tutaj Ethereum ucieka z exchange i idzie w ogóle na portfele, gdzie tam będą ci wiele ryby trzymali długoterminowo, tak? I jedziemy dalej. Tu patrzcie, merge wchodzi, tak? Merge wszedł, teraz był test, tak? I wiecie, co się stało? Działa. Za pierwszym razem merge działa w ogóle. I tutaj jest teraz obiecująco, że w ogóle w tym roku, około może czerwiec, lipiec, wejdzie ten update merge. Co to znaczy? Będziemy mogli te pieniądze ulokowane na 2.0 już wybierać, już nimi dysponować, tak? I później za pół roku merge wchodzi i będzie proof of stake, będzie trzymanie, a nie kopanie kryptowalut, tak? Może to nam zastąpić banki, te właśnie, kurde, konta oszczędnościowe, tak? Ethereum, tak? Tu jest bardzo obiecujące. Moja ulubiona kryptowaluta, ale jestem taki podjarany. Tutaj patrzcie, już ponad 6 bilionów Ethereum jest spalone w ogóle, tak? Zbliżając się do właśnie 2.0 tego update'u. Tu jest właśnie obiecujące i wiadomo, że się zrobi deflationary, tak? Że będzie się spalało więcej Ethereum, a nie produkowało i produkowało mniej, tak? Bardzo też obiecująca jazda. Tutaj patrzcie, FTX, bardzo duży exchange. To jest exchange, który inwestuje 100 milionów, tak? W taką aplikację, Dave się nazywa ta aplikacja, tak jak nazwa Dave, tak? To jest bankowa aplikacja i to jest też bardzo obiecujące, bo ta aplikacja jest nawet popularna, tak? To też ją prześwietliłem. I ten. Tutaj patrzcie, FTX też otwiera się na Europę. To czyli będzie funkcjonował w Europie tak samo. To czyli wiadomo, że będzie więcej ludzi kupowało kryptowaluty, tak? Takie coś jak wchodzi w ogóle na Cypr, tak samo coś jak eToro, tak? Taki exchange. I tu dalej, te właśnie, patrzcie, ten Dave, ten właśnie bank, ta aplikacja, co oni tam wchodzą, tak? Jest obiecująca, tu jest właśnie dużo właśnie użytkowników i się rozrasta cały czas, tak? I to też dobry krok właśnie integracji banków z kryptowalutami. Ale tą aplikację Dave ma bardzo duży właśnie taki bilionek, gruba ryba ma, tak? Wieloryb, nazywa się Mark Cuban i on właśnie jest takim medialnym gościem, który w ogóle jest inwestorem, który bojkotuje kryptowaluty, tak, i on właśnie idzie w ten właśnie interes, żeby łączyć ten bank właśnie z digitalnym asetem i zrobić taką w aplikacji i z tym FTX razem z exchange'em, tak? No obiecujący, Mark Cuban zawsze robi dobre predykcje, takie wiecie, futurystyczne, tak? Ale tutaj on tutaj idzie w dobrym kierunku teraz, moim zdaniem. Jak wiemy także, pierwszy bank, który wszedł w ogóle w interesy w metaversie i z krypto jest Decentraland. Jest JP Morgan, który wszedł w Decentraland, tak? Kupi tam działkę i tam Decentraland to jest taki metavers i tam w ogóle ten bank ma, tak szybko powiem, tak? Tutaj drugi bank, który wszedł też w Sandbox, następny metavers, jest HSBC. Bardzo duży właśnie bank, tak? I co to dalej? Dalej Terra Luna, tak? Terra Luna w ogóle zbiera fundusz w Bitcoincie. Już zbiera ponad 3 biliony Bitcoina, tak? Kupuje Terra Luna. Terra Luna się rozrasta w ogóle. Poszła w ogóle w ciągu miesiąca 80 do 90%, tak? No można było podwoić swoje pieniądze, jak się ma Terra Luna. No bardzo obiecująca kryptowaluta, tak? Już poszła w górę, to też obserwujemy, co się stanie dalej z nią, tak? Patrzcie, tutaj następna jazda, Decentraland, wchodzi w ogóle Heineken, piwo w Decentraland, tak? Nie będziemy mogli go wypić, ale będziemy mogli go trzymać, tak? No nie wiem, co to jest z tym sens, no ale tam fajnie sobie będzie piwo trzymać na stoliku, też w metaversie, tak? Jak ktoś sobie piwo pije na przykład w takim świecie normalnym, tak? Tutaj takim realistycznym, to też tam kupuje piwo może w Decentraland, tak? I w metaversie. No nie wiem, czy to jest sens, no ale
Duże firmy wchodzą, takie jak McDonald's i nawet Heineken. Tutaj widać właśnie rozwija się nowy trend, tak, w metaversie. Teraz się robi to w Decentraland, ale może się zrobić to w innych metaversach, takie jak Sandbox czy tam innych, tak? I się zrobi takie fashion show. Wchodzą takie wielkie firmy jak Tony Hilfiger, Dulce, Cabana, tak? I tam takie inne pierdoły, których nawet nie znam. I tutaj się robi to, że się zrobiło tutaj jest takim moim tytułem napisane, pierwsze w ogóle fashion show, tak? Tu jest napisane, tak, sorry, że ludzie w ogóle, takie o modę chodzi, tak? Ludzie pokazują swój fashion, swoje właśnie modę, tak? I takie się właśnie robi, że te firmy takie drogie i takie ten, można będzie właśnie zrobić takie pokaz ubrań, tak? I trampków i tam takie rzeczy, no. I to jest pierwszy raz takie wchodzi, to może być nowy trend, tak? Może teraz już nie będą ci modele albo reklama ubrań będzie mogła iść właśnie teraz przez metaversy i takie właśnie fashion rzeczy, tak? Nie wiem, jak to powiedzieć. Okej, i to wszystko. Witam was, pozdrawiam was. Z samego rana, jest tu rano jak cholera, jest kurde piąta rano, tak u mnie, u was jest też noc. Zaraz wam wrzucę film, zanim wstaniecie, sobie poglądacie. Jesteś się cieszę jak cholera, kryptowaluty kurde wstają w ogóle, tak? Lekka korekcja, ale jest bardzo obiecujące, jest w ogóle. Myślę, że w ciągu tych 2-3 miesięcy bardzo dobre wzrosty, tak? Pozytywnie jestem nastawiony. Jedne diamentowe ręce popłacają, jak wam tłumaczyłem. Nie panikować, trzymać, a to popłaca. Na razie, miłego dnia, pozdrawiam. Diamentowe ręce, życzę miłego dnia.